29 września w ramach propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Żar, Kronopol zainicjował otwarcie nowej, niebieskiej trasy spacerowej w żarskim Zielonym Lesie. W sobotni poranek w punkcie startowym niebieskiej trasy przy ulicy Leśnej pojawiło się ponad 200 osób. Zielony Las został na nowo odkryty przez mieszkańców Żar. Z jednej strony jako miejsce odpoczynku i rekreacji, z drugiej zaś jako obszar o ciekawej historii i pięknej przyrodzie. Współorganizatorem spaceru była grupa Nordic Walking Zielony Las z Żar. Na miejscu spotkania pojawili się gospodarze terenu z Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie. Dotarł również Leszek Banach, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W tłumie kijkarzy pojawiły się znane osoby, takie jak Iwona Matkowska, aktualna mistrzyni Europy w zapasach, Rafał Dobrucki, trener drużyny żużlowej Stelmet Falubas, Robert Dowhan, prezes klubu żużlowego Stelmet Falubas. Gości przywitał i zaprosił do wspólnego spaceru Maciej Karnicki, prezes Kronopolu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyliście. Jest nam wszystkim bardzo miło, że możemy dzisiaj zaprezentować Państwu nową, odnowioną czy odrestaurowaną przez firmę Kronopol ścieżkę turystyczno-sportową, niebieski szlak przez żarską Arkadię. Mam nadzieję, że to jest początek dopiero nabierania świetności tego Zielonego Lasu pod względem turystycznym. Przed startem o historii Nordic Walking, a także o technice prawidłowego poruszania się w tej dyscyplinie sportu opowiedział Marek Sanak, członek grupy Zielony Las. Wbijamy mocno w grunt, odpychamy się, puszczamy kij. Przewodnikiem na trasie był Edward Zys, mistrz polski Nordic Walking z 2011 roku oraz miłośnik ziemi żarskiej. Dyscyplina sportu Nordic Walking to jedna z najbardziej masowych aktywności ruchowych w Europie. Narodziła się około 15 lat temu w Finlandii. W Żarach uprawia się ją od około 5 lat, a żarscy zawodnicy należą do krajowej czołówki. Taka forma spędzania wolnego czasu jest adresowana do młodzieży i do dorosłych. Można ją uprawiać z korzyścią dla zdrowia przez cały rok. Kulminacyjnym punktem spaceru był przystanek przy tablicy informacyjnej o stojącym kiedyś w Zielonym Lesie, Pałacu Myśliwskim oraz przejście przez wzgórze żarskiej Arkadii. Pogoda dopisała. Podczas marszu uczestnicy mogli cieszyć się pięknymi widokami i miłą atmosferą. Marsz na trasie odbył się w tempie rekreacyjnym. Uczestnicy pokonali trasę około 7 km, a najstarszą uczestniczką spaceru była 86-letnia pani Maria. Czym nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest. Te wszystkie jakieś takie zakątki typu wrzosowiska, te ruiny, właściwie nie ruiny, tylko pozostałość po pałacu. Wszystko takie ładne, tak na wyciągnięcie ręki, a chyba niewiele z nas wiedziało o tym, że coś takiego tutaj mamy. Las, towarzystwo, dobry instruktaż, pan, który świetnie mówił o Zielonym Lesie, człowiek się dużo dowiedział. Pięknie, piękna sprawa. Była to wspaniała okazja do spotkania na świeżym powietrzu oraz poprawy kondycji. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, między innymi loterię z nagrodami, szczęśliwy los. Był również poczęstunek dla wszystkich uczestników marszu. Wyśmienita i krzepiąca grochówka. Jedną z wielu inicjatyw, które Kronopol dla środowiska, dla społeczności lokalnej, dla ludzi w ogóle chce wspierać i robić. No między innymi, tak jak mówimy, wspieramy sport, produkujemy płyty, ale chcemy też, żeby mieszkańcy Żar żyli zdrowi, byli uśmiechnięci, no i żeby wszystkim nam się tutaj dobrze żyło. Kronopol zaprasza wszystkich miłośników aktywności ruchowej do korzystania z niebieskiej trasy w żarskim Zielonym Lesie. Naprawdę warto.